Cześć, to Matix, a to kolejny odcinek z Kotik 2 Liviach Edition. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Wymówiłem, ale nie na tym się skupmy. Między odcinkami wróciłem do Korinis, zakupiłem te mikstury szybkości, o których mówiłem, ale zanim wam powiem ogólnie, co zrobiłem, no bo troszkę rzeczy zrobiłem, to chciałbym wam zademonstrować, bo kilka eksperymentów sobie przeprowadziłem. Przespałem się, dlatego mam pełną manę. Przespałem się dokładnie w gospodzie pod martwą harpią. Przyzywam. Haj, no i zapiszę sobie może na tą trójeczkę. Czemu nie? Bo to jest odcinek 48. Przyzywam sobie dwa szkielety goblin. No i biegnę na orka. Powinno się udać go pokonać. O nie. No nie, na pewno nie w takiej sytuacji, jeśli dwójkę oni się na mnie rzucą. No bo wtedy właśnie ork zabija. A mi chodzi o to, żeby właśnie ork nie zabił. Bo jak nie zabije, to wtedy jest więcej damage'a. On się musi po prostu na mnie fokusować, dlatego ja go muszę rozpraszać też. Nie wiem, czemu tamten też się rzucił wcześniej. Jak sobie próbowałem, to się tak nie działo. Okej, biegnie na mnie. No i właśnie tak to wygląda, że teraz on się znowu odwraca na gobliny, a teraz znowu na mnie. No i w ten sposób zabiłem bez dużych strat orka, wojownika, nie zwiadowcę, tylko wojownika. Gdzie jest jego broń? Bo bym sobie ją zabrał chętnie. Jako no, pierwsza broń orka, którego sam zabiłem. No i gdzieś tutaj się w tych głazach schowała. Póki mamy gobliny, to ja idę dalej. Bo tam jeszcze jeden ork jest. No ale już tam nie będę wchodził, może tym razem. Widać, on jest dezorientowany bardzo, no i nie wie za bardzo, co ma zrobić, czy walczyć z goblinami, czy ze mną. Krusz Agasz to jest pierwsza broń, którą zdobyłem od orka, no tamtej już nie będę szukał. Tutaj ogniste zioła mogą się przydać. Tutaj gobliny zaraz mi już poginą, więc nie ma co się skupiać na nich. Mogę nawet spróbować iść tam dalej, no ale... Jaki to ma sens? No właśnie. A ten, no właśnie. To teraz mogę się skupić i opowiedzieć wam o tym, co robiłem podczas mojego pobytu w Korinis. No poszedłem i szukałem w całym mieście, komu... od kogo mógłbym kupić... niektóre szybkości. Zuric nie miał, Konstantino nie miał. Miał to dopiero... czy ten alchemik z kielnicy portowej, którego... skleroza... no... zapomniałem po prostu jego imienia. Ignas, właśnie, Ignas. Ignas miał 3 mikstury szybkości, 3 zakupiłem. Pieniądze mam stąd tyle, że sprzedałem wiele broni. Dodatkowo oddałem skóry Bosperowi, za co dostałem łącznie chyba 420 sztuk złota. Co jeszcze? Kupiłem dużo menzurek od Ignasa, chyba z 20. Uważałem sobie kilka mikstur. Właściwie to tych najsłabszych esencji leczniczych. No i to by było na tyle tego, co zrobiłem. Jeszcze raz, no... jeszcze mięsa upiekłem, tak, mam dużo mięs. No i to chyba wszystko. Naprawdę. A tymczasem szturm na zamek. Znaczy szturm, w cudzysłowie. Aha, i dowiedziałem się bardzo rzeczy, która mnie zirytowała trochę, zasmuciła i zirytowała. Moderzy w Liviach zdecydowali się usunąć runy teleportacyjne z Górniczej Doliny. Jest to niezrozumiałe dla mnie, dlatego prawdopodobnie jak już będę w zamku, na spokojnie sobie użyję kodów, żeby przyzwać przynajmniej runę do zamku i do przełęczy, bo żeby cały czas się męczyć z tymi orkami przy wychodzeniu i wchodzeniu do zamku, nie uśmiecha mi się to. A tak to mógłbym sobie spokojnie
Teleportować się, no. Co to po kurde? Co tu powiedzieć więcej? Dlatego prawdopodobnie po tym odcinku otworzę konsolę i potrzebne runy przyzwę sobie. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego na złe. No przecież to jest bez sensu, żeby usuwać runy teleportacyjne. No, kto na taki pomysł wpadł? Dobra, już nie będę walczył z tym topielcem. No dużo, jest kilka takich pomysłów w tej modyfikacji, które mi się nie podobają. No na przykład te łóżka. Kto wpadł, żeby łóżka były, żeby się nie dało spać we wszystkich łóżkach? Przecież to się można pochlastać. Dobra, piję miksturę i no i próbujemy. Na razie nie zapisuję, zapiszę dopiero po udanym przejściu. Mam nadzieję, że czasu starczy. No nie wiem, na ile to działa. Na minutę, na dwie? Może tam to jest napisane, nawet potem sprawdzę. Mam trzy mikstury. Aha. Jeśli mi nie starczy, no to po prostu podejdę bliżej. Tylko teraz muszę tutaj znaleźć dobre podejście i tak, żeby tutaj nikt mnie nie ukatrupił. Nie wiem też dokładnie, no, gdzie jest ten taran. Kurde. Tu jest chyba taran, nie? Kurde, już się skończyło? No, nie spodziewałem się, że tak szybko. Ale chyba starczy. Co to jest? Tam są zwłoki jakieś. Pewnie mógłbym spalić. No, już sobie odpuścili. A mi się udało bezpiecznie. Nie do końca bezpiecznie przedostać do zamku. Życia nie będę oczywiście odeczał, no bo przecież pójdę spać za jakiś czas. No i myślę, że ten odcinek cały zostanie spędzony właśnie w tym miejscu. Przeze mnie. Miałeś cholerne szczęście, kiedy przedłeś. Prawie cię zastrzeliłem. W takim razie powinienem się cieszyć, że masz taki bystry wzrok. Oszczędzaj oddech. Porozmawiaj z Sengratem, jeśli czegoś chcesz. Jak mają się sprawy w zamku? Paru chłopaków ćwiczy. Ale generalnie rzecz biorąc, wszyscy czekamy, aż coś się stanie. Ta niepewność nas dobija. To strategia tych przeklętych orków. Poczekają, aż będziemy mieli nerwy w strzępach. Orki to takie przebiegłe bestie. Wiedziałem, że komuś się uda. Przybywasz zza przełęczy? W takim razie naszemu posłańcowi udało się przejść. Nie, wasz posłaniec poległ. Przybywam tu z rozkazu Lorda Hagena. Przeklęci orkowie! Kapitan Garand na pewno zechce z tobą porozmawiać. Znajdziesz go w wielkim budynku chronionym przez dwóch strażników. Czy gdzieś tu można uzupełnić zapasy? Wydawaniem broni zajmuje się Tandor. Pozostałe sprawy to działka ochmistrza Engora. A magiczne przedmioty? Mamy trochę magicznych zwojów. Jeśli będziesz chciał kilka z nich, zgłoś się do mnie. Kto mógłby mnie tu czegoś nauczyć? Pogadaj z Miltenem. Milten jest tu jedynym magiem. Pokaż. Próba lodu. Może być przydatna. Esencja many, no nie wiem, czy kupować. Mam strasznie dużo tego w tym momencie, ale kupię. Esencję i to. Oczywiście w tym momencie całkiem dużo tego mógłbym sobie wytworzyć. Taki pasek. Jeśli bym miał kiedyś zainwestować w siły, to na pewno zajrzę do siebie Sengrat. No bo taki pas jest perspektywiczny. Zanim wejdę tam sobie do Miltena, no to w pierwszej kolejności udam się do Garonda. Jak już tu jestem w Górniczej Dolinie, no to zrobię wszystko, co mogę, a rzeczy, których nie mogę, po prostu sobie zostawię na ten drugi pobyt. Już po Jarkendarze. Kim jesteś? Nieważne, kim jestem. Ważne, skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu pozwolisz mi wejść? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Wchodź. Widzisz, trzeba było robić problemy takie. Kim ty jesteś? Ty jesteś pewnie zwykłym rycerzem. Mnie i tak nikt nie słucha. No przecież wiadomo o tym od dawna. No i Garond, o, śpi jeszcze. O tym wcześniej. Ktoś za to odpowie. No to jak on śpi, no to ja sobie porozmawiam z ludźmi na zewnątrz. Rozpoczynając od tego miejsca, z którego ja przyszedłem.
Mam nadzieję, że on już wstanie za chwilę. Jest udar. Tutaj pewnie no name. Rycerz Sengrat. Kerolot. Rycerz, no to Kerolot. Szkolisz ludzi? Tak, jeśli będziemy musieli odeprzeć atak orków lub nawet gorzej smoków, to przyda się każda pomoc. Możesz mnie też czegoś nauczyć? Pewnie. Wyszkolę każdego dobrego człowieka. Jeśli chcesz tu przetrwać, to poza talentem będziesz potrzebował dobrej broni. Zapytaj rycerza Tandora. On się tobą zajmie. A co z walką na dystans? O co chodzi? Czy tego też możesz mnie nauczyć? Nie, ale możesz zapytać Udara. To dobry... Nie, to najlepszy kusznik, jakiego znam. Chcę się szkolić. No i to by było na tyle. Z propozycji szkolenia. Hej, ty! Słyszałem, że jesteś najlepszym kusznikiem w królestwie. Skoro tak mówią, to musi być prawda. Czego chcesz? Naucz mnie, jak strzelać z kuszy. Zjeżdżaj! Dookoła zamku biega dość celów. Poćwicz sobie na nich. Ja jestem najlepszy. Masz rację. No cóż, skoro chcesz się uczyć, to ci pomogę. Dobra. Rycerz i tu jest Tandor, nie? No mi może na jakiś ekwipunek. Udało ci się przedostać przez przełęcz? Doskonale! Straciliśmy tam już zbyt wielu dobrych ludzi. Ale ja jestem najlepszy. Tam jest. Przez krótki czas towarzyszyłem oddziałom zwiadowczym. Masz jakąś broń? Jeśli potrzebujesz dobrej broni, to świetnie trafiłeś. Pokaż, co... Amulet magicznego pancerza. 8888. Słabe. Kurze tutaj raczej na nic mi się przydadzą. Zwłaszcza, że najsłabsza ma takie chore wymagania. Strzał też mam na razie sporo. Co się stało z oddziałem? Prowadziliśmy zwiad w terenie. Chcieliśmy przedostać się na wybrzeże. Nasz obóz rozbiliśmy w jaskini. Było już późno, kiedy pojawili się orkowie. Zeszli po stoku jak lawina, oświetlając sobie drogę pochodniami i waląc w bębny. Próbowaliśmy uciekać, ale udało się tylko mnie. Przecież. Wkrótce po tym wydarzeniu orkowie otoczyli się wielką palisadą. My zaś wycofaliśmy się do zamku. Okej, już jest po ósmej, więc nie wykluczam, że... Garant już wstał. Możesz zrobić dla mnie broń? Nie mam na to czasu. Ja tylko kuję broń, a Parlaf ją ostrzy. Wydawaniem oręża zajmuje się Tandor. Jak praca? Zajmuję się kuciem oręża dla zamkowych rycerzy. Odkąd się tu znaleźliśmy, wciąż produkuję nową broń. Będzie nam potrzebna. Pokażemy tym przeklętym orkom, jak smakuje stal naszych mieczy. Ej, Parlaf, pamiętaj, żeby dobrze naostrzyć te miecze. Tacy orkowie potrafią być naprawdę twardzi. No, wystarczą dwa szkielety gobliny i po orku. Nawet po dwóch. Hej, co u ciebie? A jak ci się wydaje? Całe dnie spędzam przy toczydle, ostrząc broń. Wczoraj Engor znów zmniejszył nam racje żywnościowe. Jak tak dalej pójdzie, pozdychamy z głodu. Chyba, że wcześniej powybijają nas orkowie. Tak czy siak, niemiła perspektywa. Kim jest Engor? Engor? Dobra, to już wiem. Można się z nim potargować, ale do tego trzeba mieć gotówkę.
A ciebie na to nie stać? Z tego, co tu zarabiam, starcza najwyżej na kilka rzep. Jest... Co słychać? Ten cholerny Engor chce nas chyba zagłodzić! Tak, ja go poproszę, żeby was tak nie głodził. Ej, ty! Aha, to nie myślałem, że... To gdzie jest Engor? A, Engor, dobra, wiem, gdzie jest Engor. Na razie może nie będę wchodził. Ode mnie tego nie dostał. A człowiek nie wie, komu wierzyć. Tak mi się właśnie wydawało. Budynków sobie potem powchodzę. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. No to wejdę znowu tutaj, licząc, iż Garant zbłogił się i usadził swoje cztery litery na tronie pogomezowym. Tak się właśnie stało. Ważna rozmowa na pewno. Hej! Skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem, ani jednym z moich ludzi. No? Słucham. Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz? I udało ci się przez nią przedostać? Na Inosa! Co cię tutaj sprowadza, Marku? Dokładnie moje słowa. Przybywam na polecenie Lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta, co? Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Nic się w związku z tym dostanie go. Ale nie odeślę cię do Lorda Hagena bez dokładnych informacji o Rudzie. Słuchaj, Lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile Rudy wydobyliśmy do tej pory. W porządku. Co mam dla ciebie zrobić? Wysłałem 3 ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz Lordowi Hagenowi. Cóż, chyba nie mam wyboru. Ale dlaczego właśnie ja? Bo potrafisz prześliznąć się przez linię wroga. Moi ludzie nie mieliby żadnych szans na twoim miejscu. A ty już raz pokonałeś tę drogę. To zadanie w sam raz dla ciebie. Potrzebuję lepszego wyposażenia. Porozmawiaj z magiem Miltenem. On będzie wiedział, czego ci potrzeba. Gdzie mam szukać twoich górników? Weź tę mapę. Zaznaczyłem na niej 2 rejony, w których prowadzimy wydobycie. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsivalem. On powie ci wszystko na temat górników. Jak się mają sprawy? Powinieneś czym prędzej ruszyć w drogę. Muszę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. Sam tak mówiłem. No wyszło jak zwykle. Czyli kolejna osoba, która czegoś ode mnie chce. Sam tak mówiłem. Hej! Co możesz mi powiedzieć na temat Kretów? Zebrałem 3 grupy. Marcos, Fayette i Silvestro. To paladyni nimi dowodzący. Grupa Marcosa skierowała się do starej kopalni, prowadzona przez starego kopacza Grimesa. 2 pozostałe grupy wyruszyły razem. Jergan, jeden ze zwiadowców, doniósł mi, że rozbili obóz niedaleko Wielkiej Wieży. Jak wygląda sytuacja? Obóz jest otoczony przez orków. Nieźle się okopali. Bardziej alarmujące są jednak ataki smoków. Zniszczyły już cały zewnętrzny pierścień. Kolejny atak smoków przyniesie ze sobą jeszcze dotkliwsze straty. Ile jest tych smoków? Nie wiemy dokładnie, ale pewne jest, że więcej niż 1. To jednak nie wszystko. Cała górnicza dolina jest pełna bestii, wspomagających smoki. Nie oszukujmy się. Bez posiłków z zewnątrz nasze szanse na przeżycie są nikłe. Będziemy stawiać Wiesz, jak mogę dostać się na teren wydobycia? Nie ma żadnej bezpiecznej ścieżki prowadzącej do doliny. Droga głównym szlakiem wydaje się jednak mało rozsądna. Trzymaj się z dala od lasów i unikaj orków. Niech Inos cię prowadzi. Z dala od lasów, tak? Na czym polega twoje zadanie? Jestem oficerem strategicznym króla. Aktualnie podlegam wielmożnemu kapitanowi Garondowi. Jesteśmy ostatnimi paladynami na zamku. Pozostali albo uciekli, albo polegli.
Naszym zadaniem jest doprowadzić tę ekspedycję do szczęśliwego końca. I tak też uczynimy. Na Inosa tak uczynimy! Wybieram się w okolice kopalni. Uważaj, to nie przelewki. Przede wszystkim postaraj się odnaleźć paladynów. Dowodzą trzema grupami. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, porozmawiaj z Parsivalem. Zrobione już. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Mój brat zginął jako jego oddany sługa. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. Jedynie w modlitwie odnajdę siłę. Jak wygląda... Musisz odna... Dostałem taką mapkę. Nie powinno być na nich zaznaczone Giamisk? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Nie wolno naruszać boskie. Hej! Będziemy... Hej! Nie musisz mnie powinieneś... Dziwne. Ciągle to samo. Wszystko jest możliwe. Nie można na tym polegać. Mam swoje zdanie na Dani, tak. No, powinno być zaznaczone. No przecież jak sobie sprawdzałem... Wcześniej sobie taką symulację robiłem i miałem na tej mapie wszystko zaznaczone. Jest Dani, tak, czego więcej. Jakbyśmy mieli nie dość problemów. No ale mniej więcej wiem, gdzie są te obozy. Takie ma być tego pełen. Tak nie może dalej być. Mówicie, żeby się nie trzymać głównych szlaków, to niby jak mam i nie chodzić przed las, jak mam niby w takim razie dotrzeć do... Dobra, no niby jest to jakiś sposób, żeby iść obok chatki Kavalorna byłej i tam potem dojść do tego miejsca zimowego. No i tam jak przejdę przez nad rzeką, pewnie zamarzniętą w tamtym miejscu, to powinno udać się dotrzeć do starej kopalni. Natomiast potem trzeba się będzie udać w okolice wieży Xardasa Starej. Czy później musiało się to zdarzyć? Hej! Łapy! Ja od... Problemy same się rozwiązują. Kto wybrał cię na kucharza? Kapitan Garon. Nim zostałem więźniem, byłem kucharzem we wściekłym dziku. Za co cię zamknęli? Między mną a pewnym gościem doszło do małej sprzeczki z użyciem tasaków. Jakieś nowe wieści? Jeśli chcesz poznać najnowsze wieści, pogadaj z rycerzami. Ja tu jestem tylko kucharzem za kratkami. Tak, mówią, to przecież jest nowe. Mówi się o tym i o tamtym. Sam tak mówiłem. Mówią to i o Inosa. Ludzie mówią różne rzeczy. Sam by na to nie wpadł. Takie rzeczy. Trzymam się od tego z daleka. No, tu trzeba będzie kiedyś przejść do tych pokoi pewnie. Któż to taki? Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Niemniej no teraz nie będę im się tu włamywał. Chociaż tutaj skoro drzwi były otwarte, to nie jest włamanie. Nie mów, że to nie prawda. Nie wiem, czym on się szuka. Można sobie wyjść na balkon. Nie musisz mnie o to pytać. A oczywiście zmiana na plus według mnie takie dodane rzeczy. Natomiast to, że drzewo im tu wyrosło, to chyba nie. Przecież... Tutaj nie minęło aż tyle czasu, żeby drzewo wyrosło. Bez przesady, takie drzewo potrzebuje jest 30 lat, żeby tak wyrosnąć, albo więcej. Więcej na pewno. U. Nie znam się na tym, ale no... Myślę, że więcej niż 30 lat na pewno. To przecież oczywiste. To żadna tajemnica. To było oczywiste. Czemu cię tak przejmuje? Chyba to ja sobie zobaczę tutaj ludzi, którzy są na dworze. Nie zasłużył sobie na to. A potem pochodzę do pośrodka już. To przecież oczywiste. Kogo pilnujesz? Więźniów. A kogo dokładnie? Kilku skazańców i najemnika Gorna. Gorna? Twardziel, silny niczym wół. Ledwo obezwładniło go czterech mężczyzn. W co wierzyć? Czy możesz mnie wpuścić do lochu? Nie, nikt nie wejdzie do lochu. Dotyczy to każdego. Ciebie, Miltena i całej reszty. To nie jest knajpa, gdzie można wchodzić i wychodzić, kiedy ci się tylko spodoba. Zapamiętaj to sobie. Naprawdę sądzisz?
I nie zrobisz dla mnie wyjątku? Nie. To było oczywiste. A jeśli ci zapłacę? Nie. Same się rozwiązują. Czy ty nigdy nie sypiasz? Przyszło mi to. Nie. Dzięki łasce Inosa nie potrzebuję snu. Mnie i tak nikt nie pije. No ciekawe. Ode mnie tego nie dostał. Czyli Inos jednak ktoś potrafi. Co to? Czy tu mogę się dostać? Bez właściwego klucza nigdy nie otworzę. Mam swoje zdanie na ten temat. Co jest? Mnie nie musisz o to pytać. Nie zasłużył sobie na to. Hej, ty! Czym się tu zajmujesz? Szkole chłopaków. Uczę ich, jak wyrobić sobie stalowe mięśnie. Zajmuję się także więźniami. Jestem dla tych bydlaków jak cholerny ojciec. Ale przede wszystkim potrafię zmusić ich do mówienia. Wierz mi, wiem jak każdego skłonić do mówienia. Brzmi strasznie przyjemnie. Ale te zawszone tempaki, których tu teraz mamy, nie mają zbyt wiele do powiedzenia. I nie pozwalają mi zająć się tym gornem. Możesz mnie przeszkolić? Pewnie. Pomogę ci stać się silniejszym, ale nic za darmo. Ile chcesz? Wychodzisz poza zamek, prawda? Oto moja propozycja. Mój czeladnik Den uciekł podczas ostatniego ataku. Zawsze strasznie łatwo ulegał panice. Ale nie zwiał z pustymi rękami. Zabrał ze sobą zawartość naszej skarbony. Jakiej skarbony? Mamy skrzynię, w której przechowujemy zgromadzone rzeczy. To była okrągła sumka. W skrzyni znajdowało się 200 sztuk złota i trochę cennej biżuterii. Jeżeli przyniesiesz mi złoto, będziesz mógł zatrzymać biżuterię, a ja cię przeszkolę. Wiesz, gdzie skierował się Den? Jak najdalej stąd. Myślę, że mógł udać się w stronę przełęczy. Dziękuję. To bardzo pomocne. No cóż mogę powiedzieć? Nie mam pojęcia, dokąd poszedł. Coś no... Wszystko jest... Nie będę mu dał 200 sztuk złota, no bo po co? Chociaż misję mam w kierniku, to żeby ta misja już mi nie zaśmiecała. Hej, ty. To ja sobie dam mu te 200 sztuk złota. Dla ciebie. Znakomicie. Jeśli chcesz, No i to mi tylko tyle dało, że on mnie może siły nauczyć, no. Trudno mi w to uwierzyć, trzymać od tego z daleka. Swoją drogą, możecie napisać w komentarzach, jak wam się podoba pomysł, żebym na kładach przyzwał sobie te runy teleportacyjne. No, według mnie, no, to jest beznadziejny pomysł, żeby usunąć te runy, no bo one po prostu przyjemniają rozgrywkę i usuwają ten element nudy, albo redukują go. Tam w prawym górnym roku macie także w kartach ankietę, no kliknijcie tak albo nie na pytanie. Tam jest pytanie, pewnie jakiś dam, czy to dobry pomysł. Będę wdzięczny, chociaż i tak raczej to zrobię. Tymczasem ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć.